Witam serdecznie wszystkich. Jesteśmy dzisiaj, jestem z Arturem i z Marcinem na łowisku komercyjnym Rudziniec. Bo ja ogólnie za łowiskami komercyjnymi nigdy nie przepadałem, ale jest to jedno z takich łowisk, na które bardzo chętnie przyjeżdżałem często łowić tyczką. Natomiast dziś postanowiłem powędkować metod federem. Jakby nie jestem osobą doświadczoną w metod feder, także myślę, że nie będą to materiały stricte poradnikowe, ale myślę, że coś takie swoje podejście będę mógł pokazać i mam nadzieję, że będzie to w miarę ciekawe. Będę podchodził do wędkowania bardzo prosto, zawodniczo, choć na zawodach metodowych nie startuję. Będę miał takie podejście i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Marcin już właśnie wyciąga kolejną rybę, łowi dość nietypowym zestawem, który za chwilę Wam pokażę. Tyle, przechodzimy do nęcenia. Moje miejsce, w którym wędkuję, to jest po prostu jedno z lepszych stanowisk tutaj na tym zbioriku. Nie ukrywam, że chcę sobie po prostu połowić po przerwie. Mam przed sobą wyspę, tutaj jest mostek. Przy tym mostku i przy tej wyspie będę chciał lokować swoje zestawy. Będę nęcił również dwie linie. Pierwszą linię ponęcę dosyć ofensywnie, czyli wynęcę się na starcie. Tutaj mam kukurydzę i pelet 8. Dosyć grubo, ale to całość nie pójdzie do wody, bo to by była troszkę przesada. Te ryby by to zjadły i odpłynęły, a muszę mieć jeszcze coś, żeby je po prostu donęcać. Natomiast tutaj w okolicy kładki postaram się ryb poszukać, czyli nie będę się nastawiał, że będę tu łowił przez cały czas. Dopiero gdzieś, nie wiem, pierwsza godzina tutaj sobie przewędkuję. Nie będzie efektów, spróbuję dalej, spróbuję w innym miejscu. I w pewnym momencie dopiero przeskoczę na dłuższą linię i tam spróbuję dostać ryby, które zostały znęcone wcześniej. A tutaj sobie ryb poszukamy. Dłuższą linię właśnie zanęciłem, podałem tam trzy kosze, z czego jeden zrzuciłem w toni, tak żeby poszła smuga. I tak, jeśli chodzi o moją mieszankę, to jest prosta zanęta, prosty metod mix, tutaj żadnej komplikacji, zwykły fish meal, tak zwany. Ja preferuję właśnie taką szkołę wędkowania, bardzo prostą. Staram się gdzieś tam nie kombinować z różnymi gdzieś tam aromatami, staram się raczej takie aromaty rybne, na tym się koncentrować i ewentualnie w razie czego dopalam. Więcej dzisiaj tylko metod miksem, nie peletem. Taką mam taktykę, nie wiem, czy to się sprawdzi, nie mam za bardzo czym tego uargumentować, ale takie mam podejście dzisiaj. Natomiast tutaj na krótką linię, o, wróciłem dosłownie pod mostek, nie wykonuję nęcenia wstępnego, tylko rzucę tutaj, poczekam. Będę się starał w miarę często przerzucać zestaw. Ustawię stoper, myślę, jakieś 5 minut. Jak po 5 minutach nie będzie się nic działo, to zmienię przynętę. Będziemy kombinować. Tutaj ryby szczególnie lubią brać na kukurydzę, także też jest na to przygotowany. Poza tym mam jeszcze dwa kolory kuleczek. Żółtą i czerwoną. Takie, które mi się najbardziej sprawdzają, w szczególności czerwona kulka. Najwięcej swoich ryb na metodę wyjąłem właśnie na tak czerwone kolory. Smak tutaj, nie wiem, jakieś tam typnięcie, takie dość agresywne. Czyli jakieś ryby się pojawiły. Tu jest dużo też drobnicy, trafiają się jakieś karaski. Także trzeba niestety troszkę tą rybę czasami wyselekcjonować. No i zobaczymy, co się będzie działo. Tak, jeszcze wracając do tematu przynęt, też staram się jak najbardziej ograniczać z tym. Bazuję przede wszystkim na kolorach, gdzieś tam nie staram się szukać różnych aromatów. Myślę, że może ta teoria jest błędna, ale wydaje mi się, że to ma znacznie mniejsze znaczenie od właśnie koloru. Myślę, że kolor jest tutaj najistotniejszy, rozmiar tej przynęty. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale taką mam teorię. Możecie napisać w komentarzach, jak to w rzeczywistości u Was wygląda. Ciężko było mi się na początku też przestawić na żyłki. Większość czasu wędkuję na po prostu na plecionki, w łowie klasykiem, a na metodę jednak zdecydowanie lepsza jest żyłka. Z
tym, że plecionkę ma też swoją zaletę przy metod Federze, bowiem widać każde, dosłownie każde dotknięcie ryby pyszczkiem w podajnik. Wtedy możemy szybciej dowiedzieć się, czy ryby w ogóle są w tym łowisku, czy jedzą zanętę, czy tu problemem jest nasza przynęta, czy też po prostu ryb w tym miejscu nie ma. Teraz właśnie widzimy, że ryby w łowisku są, bo interesują się, uderzają w podajnik, ale czekamy na coś konkretnego. Było konkretne branie i jakaś ryba jest. Tutaj z ryb, które dominują, to przede wszystkim są właśnie karpie, są amury, są karasie. No ryba niestety spięła się. Ale ważne, że coś było, jakiś kontakt. Nawet podajnik w momencie opadania uderza w rybę. Także no ryb jest naprawdę sporo tutaj. Fajna zabawa, takie odmurzenie się troszeczkę. Karpik z rodzaju tych mikro, ale pierwsza fajna rybka w miarę cieszy. I to z krótkiej linii. Prawdziwy test Atraxa. Jakbyście się jeszcze kiedyś zapytali, czy Atrax nadaje się do metody, nadaje się. Się uspokoił, ładny, piękny, o taki ze 3,5, fajnie, dobrze, leci do wody, ten był ładny. No. Jaki pikuś, ty, a wędkę wciągał, patrz. Patrzcie, nawet takie karpie wędkę wciągają. Po tym, jak właśnie prawie straciłem wędkę, postanowiłem, że nie będę za bardzo gdzieś tam łaził, ustawiał sobie kamery. Także większość ujęć pewnie będzie z jednej pozycji. Ale tak będzie bezpiecznie dla mojego sprzętu. Ryby się fajnie wkręciły. Nie spodziewałem się, że tak będzie, prawdę mówiąc. Tylko wrzucę podajnik i już tam atakuję. Dobra, fajnie jest, na blisko,
Aż się boję sprawdzić, co się dzieje tam dalej. Ale zaryzykuję. Troszkę się boję o to, że mi ta ryba pójdzie pod most. No ale zobaczymy. Sprawdza mi się dzisiaj najlepiej ta czerwona kuleczka. Żółtą mówiłem na początku, ale żeby troszkę grymasiły. Na czerwoną od razu fajne efekty. Także zobaczymy. Tamten rejon jest bardzo bogaty w rybę. Często się spławiają, szczególnie amury. Jednak są tam również zaczepy, także trzeba ryby holować siłowo. Tu mam jeszcze mocniejszy zestaw. No i zobaczymy. Na dłuższej linii zrobiło się troszkę gorzej. Także wróciłem na blisko. Póki co jeszcze bez ryby, jeden rzut wykonałem. Ale wydaje mi się, że trzeba te rybki troszeczkę przywabić. W tym celu wziąłem sobie procę. I po prostu tam poszedłem. To jest taki dystans, nie wiem, z 15 metrów, może nawet nie. Także bez problemu doszczeliwuję kurydzą. I co, nie wiem. W zasadzie co rzut, może nawet nie co rzut. W zależności ile będę czekał na branie. Będę tam po prostu parę kukurydz, parę ziarenek doszczeliwywał. O! 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 Podziałało chyba. Od razu karp. Powiem szczerze, ciekawa jest ta cała metoda. Ja nigdy jakoś specjalnie nie przepadałem za tą formą wędkowania. Nadal twierdzę, że to jest raczej na łowiska komercyjne. Widać, że tutaj to zdaje bardzo ładny egzamin. Dużo czasu spędziłem ostatnio łowiąc na łowisku PZW właśnie, ale bez efektów, poza leszczami. No, ale żeby się pobawić z karpikami, to jednak trzeba jechać na komercję. Ten akurat malutki. No, ale bardzo przyjemnie się to łowi. Koszyk montuję, znaczy podajnik. Cały czas się mówi, że to jest koszyk, a to jest podajnik. Montuję na stałe. Podejrzewam, że jest to błąd. Napiszcie w komentarzach, jak wy łowicie, czy łowicie na stałe, czy łowicie przelotowo. Ja akurat specjalnie nad tym nie rozważałem, z uwagi na to, że jakoś się zbytnio nie przykładam do tego. Nie mam też na tyle wiedzy, żeby gdzieś tam jakieś wnioski wyciągać. Potrzebuję nabrać doświadczenia i właśnie po to tutaj jestem. Złowiłem rybkę. Strzelę jeszcze dwa razy. Mam wrażenie, że jak są takie długie pociągnięcia, to że jest to duża ryba, która gdzieś tam sobie wydziubuje z podajnika. Bo te drobne rybki, one tak lekko podskubują. Natomiast te duże mam wrażenie, że wręcz zasysają ten podajnik. Ciekawe, ile w tym prawdy. Fajnie jest odkrywać coś nowego. Dlatego też staram się zbytnio dużego sobie wyboru na tacy nie robić. Jak widzicie, mam tylko kukurydzę, ten pelet duży, który służy mi do nęcenia, dwa rodzaje kulek, bardzo proste wędkowanie, żeby sobie to jak najbardziej uprościć, żeby mieć po prostu łatwiej. Pierwszy taki wniosek, jaki mi się nasuwa, to, że zdecydowanie ryby lubią karpie przede wszystkim, kolorowe kuleczki, kolorowe dumbbellsy, waftersy, tym podobne. Mam gdzieś tam w torbie również takie kolory bardziej stonowane, jakiś brąz, szary, ale na to jeszcze za bardzo nie miałem efektów nigdy.
najbardziej właśnie te kolorowe. Podejdziemy, zobaczymy co u sąsiadów. Artur właśnie holuje karpia. Marcin mówi na dość nietypową technikę, jest to pływający koszyk, do których wkłada białe robaki i branie ma z opadu. Wyjął już kilka ładnych amurów, teraz łowi karasie, rzut i branie. Chwilę nie wędkowałem, także muszę sobie troszeczkę donęcić. Nie będę długo czekał, tylko dosłownie 5 sekund, 10 i przerzucam kolejny raz. Tutaj strzelimy kukurydzą. Jednak taka przerwa, nawet 15-minutowa bez donęcenia po dużej rybie, to zwykle nie kończy się dobrze. Także od razu przerzut. To nawet nie włożyłem do środka, bo nie ma sensu. Zestaw za chwilę będzie przerzucony. I znowu troca do ręki. Parę ziarenek. Niech spada. Niech wabi. O! Aj, spadł. Przerzuciłem się na dłuższą linię, bo tam wydaje mi się, że rybki troszeczkę odskoczyły spod tego pomostu. Pierwszy rzut i od razu bardzo szybko branie miałem. Także jest nadzieja, że tam coś żyje. Ale mówiąc, wolałbym łowić blisko jakoś tak. Wygodnie mi się łowi króciutką wędką. Ale trzeba się do ryb dopasować. Powiem szczerze, że fajne to nawet. A na dłuższą metę mnie by to osobiście nudziło. Wyciąganie ciągle takich karpików. Ale to jest fajna taka odskocznia. Myślę, że zawody by tu mogły być bardzo ciekawe. Branie. W międzyczasie, łowiąc na dłuższej linii, staram się donęcać krótszą. Co pewien czas z procy podaję kilka ziarenek kukurydzy. Zaciął jakiegoś kabana na pływający korzyczek z pop-upem. Jaki rozmiar pop-upa? Dwie ósemki. Dwa pop-upy ósemki. Piękny Marcinie, piękny. W
tym momencie wszyscy w trójkę zacięliśmy ryby. Także jest fajnie. Tylko ja mam takiego malutkiego pikusia. O, taki. Na żółtą kuleczkę. Prawdę mówiąc, nie wiem, co zrelacjonować z tego wędkowania, bo ryb jest mnóstwo, jest ich coraz więcej. Nie są duże wprawdzie, o widzicie, takie karpiki. Teraz praktycznie no, na branie to ja czekam dosłownie pół minuty i melduje się taki karpik. Także takie sportowe łowienie, bardzo fajne do treningu. Mi to bardzo odpowiada, bo przede wszystkim właśnie chcę sobie przetrenować różne przynęty, różne taktyki wędkowania. Jest to już trzecie miejsce, które zanęciłem, bo wcześniej to miejsce, które nęciłem na grubo, okazało się być zbyt blisko drugiego brzegu i tam występowały zaczepy. Tego się skróciłem. Łowię około 6-7 metrów od drugiego brzegu. Dosłownie rzucam, odkładam wędkę i nawet nie muszę się przejmować pływającą żyłką na powierzchni. To miejsce okazało się słabsze w miarę upływu czasu. Także je porzuciłem. Łowisko bardzo sportowe, bardzo fajne takie do zabawy. Polecam wam się wybrać właśnie na Rudziniec. Szczególnie jeśli gdzieś tam zaczynacie, chcecie swoją technikę wyuczyć. Nie wiem, czy tam już chyba jakaś ryba siedzi. No. Ale to akurat chyba karaś. No. Jaś! Jaś ja mam. Proszę. Także widzicie, różnorodność gatunkowa jest naprawdę imponująca. Mówię nie fajne, bo między tymi mniejszymi karpiami trafiają się również większe egzemplarze. Mój miks mi już troszeczkę wysechł. Zresztą mam ten dylemat. Jest troszeczkę problem. Na chwilę go dowilżę i będzie normalnie. Ale wolę mieć właśnie bardziej suchy miks niż zbyt mokry, bo przynajmniej mam pewność, że to w ogóle pracuje. Chłopaki łowią bardziej selektywnie i wyciągają troszkę większe ryby. A ja staram się łowić wszystko. Marcin właśnie zaciął coś fajnego, także idę wam pokazać. Marcin mówi chyba na 5 kulek, z tego co słyszałem dobrze. Na 3. Czyli idziemy zobaczyć. Mówi, że to jest coś większego. Podsumowując ten materiał, jak widzieliście, ryb było bardzo dużo, także ciężko było coś tak naprawdę powiedzieć, bo ryby były wszędzie i trzeba było dopiero w odpowiednim momencie gdzieś sobie te ryby po prostu poszukać. Jeżeli ich nie było na krótszej linii, trzeba było przeskoczyć na dłuższą linię. Jeżeli stamtąd się zmyły, należało poszukać innego miejsca. Bardzo często pierwszy rzut w nowym miejscu kończył się bardzo ładnym karpiem. Także ciekawe, myślę, że nie było to takie bardzo, bardzo proste wędkowanie, ale ryb było bardzo dużo i brały tak naprawdę na wszystko. Także no,
Ja tutaj sobie dzisiaj zrobiłem taką małą lekcję łowienia. Nie wiem, czy będę jeszcze kiedykolwiek się pokazywał gdzieś tam z metod Feder, ale mam nadzieję, że jeszcze sobie troszeczkę połowię na metodkę. Nawet mi się to spodobało, także będę małą konkurencją może dla chłopaków bardziej doświadczonych z naszego kanału. Może jakieś wspólne wędkowanie w przyszłości. Zobaczymy. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia.